Moja muzyka. Mój teatr. Mój taniec. Moja kultura. Mój film. Miejski Dom Kultury. Twoja przestrzeń dla życia z pasją. Witam Państwa w kolejnej audycji Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy mikrofonie Oskar Schmidt. Na początek kolejni instruktorzy Edyta Suszek, Ewa Koźlakiewicz i Piotr Jankowski opowiedzą o swojej ofercie programowej. Serdecznie zapraszam na zajęcia tańca klasycznego dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Zajęcia podzielone są na dwie grupy wiekowe. Pierwsza grupa wiekowa 4-5 lat, druga 6-7. Zajęcia skierowane są zarówno do dziewczynek, jak i chłopców, chociaż nie ukrywam, że dziewczynek jest dużo więcej. Balet dla dzieci to zabawa z tańcem. Podczas zajęć dzieci zaznajamiają się z zasadami i elementami tańca klasycznego, poznają podstawowe elementy, nazewnictwo, a zdobyte umiejętności pozwalają łączyć elementy w całość, tworząc układy choreograficzne, które przynajmniej dwa razy do roku rodzice będą mieli możliwość zobaczyć podczas występów, czy to z okazji Świąt Bożego Narodzenia, czy przy okazji Dnia Dziecka. Ćwiczeniom baletowym towarzyszy różnorodna muzyka, pozwalająca kształtować wrażliwość i estetykę, jak również zapoznawać dzieci z pojęciami muzycznymi. Nie brakuje także ćwiczeń rozciągających, rozwijających koordynację ruchową oraz polepszających orientację w przestrzeni. Zajęcia zapoznają dzieci z klasycznymi formami tańca, ale przede wszystkim mają wywołać uśmiech na twarzy i radość w sercu każdego dziecka na myśl o kolejnym spotkaniu. Zajęcia odbywać będą się we wtorki w spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Płockiej o godzinie 17:00. Trwają 45 minut. Serdecznie zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Edyta Suszek, jestem instruktorem do spraw muzyki w Miejskim Domu Kultury w Mławie. Zapraszam serdecznie na zajęcia Mławskiej Orkiestry Dętej, które odbywają się w poniedziałek od godziny 18 do 20 i w czwartek od godziny 16 do 18. Zapraszam wszystkich, dzieci, młodzież i dorosłych, wszystkich tych, którzy razem z nami chcą pobawić się muzyką. Oprócz Mławskiej Orkiestry Dętej prowadzę również zajęcia wokalne, zajęcia solistów oraz zespoły wokalne. Moja oferta obejmuje zajęcia z tańca towarzyskiego dla wszystkich grup wiekowych. Proponuję również różne grupy zakresowe typu formacja taneczna, kursy tańca. Obejmują tam tańce standardowe, jak i latynoamerykańskie. Mogę również zaoferować zajęcia z tańca klasycznego skierowane do każdej grupy wiekowej. Korzyści, jakie wynikają z udziału w moich zajęciach tanecznych, jest to poznanie różnorodnych, a zarazem charakterystycznych dla danych krajów tańców narodowych, wykształcenie umiejętności współdziałania w grupie, dzielenia się przestrzenią z innymi ludźmi, co sprzyja rozwijaniu się umiejętności prospołecznych, podniesienie poczucia własnej wartości oraz budowa pozytywnego wizerunku samego siebie, zagospodarowanie wolnego czasu użytkowników, w szczególności dzieci i młodzieży, uaktywnienie starszych grup wiekowych. Zajęcia posiadają w pełnym stopniu charakter dramowy, który pozwala na wyrażenie emocji oraz uczuć. Zajęcia posiada również charakter aerodynamiczny, kształtowanie wyczucia rytmu, koordynacji ruchowej, kształtowanie poprawnej sylwetki oraz świadomości własnego ciała poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń, etiud oraz form tanecznych. Uczestnictwo w moich zajęciach nie jest tylko nauką tańca, ale pozwala przyjemnie i pożytecznie spożytkować czas w grupie o podobnych zainteresowaniach. Taniec zawsze łączy ludzi. Moja oferta, jak wspomniałem wcześniej, jest otwarta dla wszystkich grup wiekowych. Dziękuję bardzo. Piotr Jankowski.
Na zakończenie wakacji w ramach akcji Sztuka w Bramie MDK przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Tekli Bondarzewskiej przygotował imprezę pod hasłem Wulka, tu rodzą się talenty. Było rysowanie na ulicy, konkursy, recytacja wierszy, śpiew. Na koniec wystąpił zespół I.O. Project. Ślicznie, no. Pomogę trochę, co? O. Zielone pędy trzeba. Dobra, super. Chodź, teraz domek ten film. Z czerwonej celi. Cóż, tutaj jest jakaś tematyka specjalna? Głównie stawiamy na naturę, więc poszukajcie inspiracji w tym, co jest wokół. Kwiaty, słońce, także budynki, drzewa. I dajcie. Chodź. No, słuchaj, malować bez ubrudzenia rąk to raczej się nie da. Co my tu będziemy rysować? Rysować czy malować? Malować. No ja. Czy rysować? Ja mówię kontur. A co byś chciał? Dinozaura. O kurczę. No niby to też natura. No i jeszcze dodam, że dzisiejsze spotkanie jest również realizowane w ramach projektu Mława Mazowiecką Stolicą Kultury. Daj, ja tu narysuję. No to musimy jakiś domek narysować, ponieważ mamy architekturę. Wiosna. A u nas jest prawie jesień. To jest rewelacyjne, nie? No, tyle gór, tak? Tak. To jest domek w górach. A skąd taki pomysł? Byłeś kiedyś w górach? Z bratem. Tak? I podobało ci się? Tak. A gdzie byłeś, pamiętasz? W Tatrach. To jest rakieta? Gdzie? Tu. Nie. Kościół? Bardzo ciekawa wizja. Ale ten, który tutaj stoi? Trochę inny kształt chyba, co? W ogóle to nam powstaje taki swoisty street art, tak? Może to nie jest taki, jak widuje się czasami w internecie albo gdzieś na świecie, ale rzeczywiście młodzi ludzie robią pierwszy krok w stronę uprawiania sztuki ulicznej. Takiej w dobrym tego słowa znaczeniu, nie absolutnie graffiti, tylko coś, co naprawdę ma sporo wspólnego z uprawianiem sztuki. A można by było czymś innym rysować na ulicy, na chodniku? Jest jakiś inny materiał, czy tylko kreda? Jak myślisz? Pastelami, ale kruchymi. Pastelami, tak? Pastelami. To jest coś podobnego jak kreda, tak samo się rozmarowuje. Ale jaka jest różnica? Jaka jest różnica? Że pastele są droższe. Czyli pewnie jest lepiej więcej... na papierze się rysuje po prostu. Kreda bardziej na ulicy, ale ci lepsi artyści... Ale daje pewnie większe możliwości, tak? Te pastele dają większe możliwości kolorystycznie. Bo to jest bardziej jak kredka, ołówek. No to... Pastele mają więcej odcieni. Więcej odcieni mają, więcej kolorów, więc można dodatniejsze rysunki robić. Chcesz iść na scenę? No to dobrze. To odwróć się do publiczności. Pocałuj sapkę w łapkę, pocałuj sapkę w łapkę, cmok, cmok, cmok. Nie, 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 nie. Teraz zaśpiewa nam duet żeński w składzie. Ja uwielbiam ją. W składzie, jak masz na imię? Oliwia. Linda. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i serce schowam na dnie, bo... Co jeszcze jest na twoim rysunku? Co? Jeszcze są jabłka na drzewie, właśnie drzewo, kwiaty, pszczółka tam mała jest. Jak to się dzieje, że nikt zimy nie rysuje? Wszyscy rysują, malują. Wiosnę, lato, tak? Wiosnę. Może każdy po prostu chce tylko lata, a nie zimy zimnej. No tak, zimę byłoby chyba łatwo narysować. Tylko biały kolor, tak? No i lato jest fajniejsze. No, bo jest ciepło, bardziej kolorowo. Są wakacje, od szkoły można odpocząć po prostu. Ale wyglądasz na dobrą uczennicę, pewnie lubisz chodzić do szkoły, tak? Lubię, lubię.
dwie kobiety w zespole, obie grają na smyczkach, obie gracie na smyczkach. Rzadko się zdarza, żeby ktoś grał tak na skrzypcach, po prostu zazwyczaj stoi za tym jakaś edukacja, szkoła muzyczna. Tak, to prawda. Obie kształciłyśmy się w szkole muzycznej, ukończyłyśmy szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia, mamy wykształcenie muzyczne zawodowe. Dodatkowo jeszcze oprócz gry na skrzypcach i wiolonczeli uczyłyśmy się gry na pianinie, co oczywiście no, wykorzystujemy w tej chwili, na przykład Olena wykorzystuje to przy komponowaniu muzyki. I Olena obecnie kontynuuje naukę w Akademii Muzycznej w Łodzi na skrzypcach. Jesteście siostrami, tak? Tak, tak. Jaka jest różnica wieku? 3 lata. To niedużo. Teraz która starsza? Zastanawiam się, jak to jest, czy granie muzyki rozrywkowej, tak? Bo to, co gracie, to jest muzyka rozrywkowa. No, w muzyce klasycznej jest dużo więcej dźwięków, dużo więcej harmonii. Przynajmniej tak jest, takie jest ogólne pojęcie o muzyce klasycznej, czy poważnej. Czy nie nudzi was to albo tamto, nie wydaje wam się czasami z kolei za bardzo skomplikowane, jak porównujecie jedno i drugie? Jak porównujemy twórczość naszą też? To... Muzykę klasyczną? To znaczy tak, oczywiście klasyka jest bardziej bogata, ale my na przykład w swojej muzyce staramy się przemycić te naleciałości klasyczne, to wykształcenie klasyczne. I myślę, że to się nam udaje, że ta muzyka jest różnorodna i partie skrzypiec i wiolonczeli są różnorodne. To znaczy, to na pewno klasyka w grze na instrumencie jest bardzo ważna, bo na skrzypcach i na wiolonczeli to jest podstawa do rozwoju techniki gry. Natomiast klasyka... Grając klasykę obracamy się w pewnych jasno ustalonych ramach, nie ma tam mowy o żadnej większej improwizacji, na pewno nie ma, bo gra się to, co jest w nutach określonego, co kompozytor napisał. Natomiast zespół daje nam tę swobodę, że możemy grać co chcemy, jakim dźwiękiem chcemy, mamy pełne pole popisu dla swojej własnej wyobraźni, swojej interpretacji. Spora część osób, które uczęszczają do szkół muzycznych, nigdy nie podejmuje próby, przynajmniej z tego, co ja wiem, nie podejmuje próby robienia swoich własnych utworów. Jak wcześniej wy, lub jak późno odkryłyście, że można robić swoją muzykę? My to odkryłyśmy wcześniej z Oleną. Już właśnie w szkole muzycznej, gdzieś w okolicach drugiego stopnia, nauki w drugim stopniu szkoły muzycznej, zaczęłyśmy tworzyć jakieś własne projekty. Najpierw wyszłyśmy troszeczkę z tych ram klasycznych i zaczęłyśmy grać w kwartecie smyczkowym, ale nie klasycznie. Przemycałyśmy tam wiele muzyki takiej rozrywkowej. Olena również pisała swoje w pewnym czasie kawałki, swoją muzykę. Dawałyśmy koncerty, ten skład się zmieniał. Potem zaczęłyśmy eksperymentować i do smyczków, czyli do skrzypiec i wiolonczeli dodałyśmy perkusję. I tak to się wszystko rozwijało. To wszystko przechodziło takie fazy eksperymentów, które doprowadziły nas właśnie do IO Project. Kto kogo poszukiwał? Czy w zespołu, czy zespół was? Jak to się stało? Tak jak siostra zauważyła drogę ewolucji, powstał IO Project. Najpierw przy okazji wszystko zaczęło się od kwartetu. Nagrywałyśmy płytę z bydgoskim zespołem Chainsaw, heavy metalowym, jako instrumentalistki. Potem Kamil do nas dołączył na fortepianie. Ja pisałam wtedy piosenki, pierwsze próby takie. Wzięliśmy udział w konkursie w Żyrardowie Aranżator, gdzie zagraliśmy swoją pierwszą kompozycję Silence. Później do nas dołączył, czyli do naszej trójki, do mnie w wokalu, do siostry wiolonczeli i do pianisty dołączył perkusista. Tak, perkusista. Później przy nagrywaniu pierwszego dema w marcu 2012 Andrzej nas nagrywał i my z Andrzejem znaliśmy się z innego składu, gdzie ja śpiewałam też. To a propos właśnie różnych eksperymentów.
Andrzej zaproponował, że zagra, dogra nam bas do nagrań. I bardzo nam się to spodobało i od sierpnia 2012 robiliśmy wspólnie próby, już w piątkę. No i we wrześniu, czyli bardzo szybko właściwie, zagraliśmy pierwszy koncert. I tak od tego czasu poszerzamy materiał swój i gramy, co ile się da, jak najczęściej. A jak jest z resztą zespołu, z pozostałymi muzykami? Czy jesteście amatorami, czy macie jakąś edukację za sobą? Każdy ma jakąś edukację muzyczną za sobą, jedni tam średnią, inni bardziej podstawową. No, to na tyle, jeżeli chodzi o edukację. Perkusista? No ja skończyłem szkołę muzyczną drugiego stopnia, właśnie tą samą co dziewczyny. Na instrumentach? Na instrumentach perkusyjnych, właśnie. No i dzięki w sumie znajomości Kamila ze szkoły jestem w tym zespole, ponieważ zaproponował mi, żebym spróbował zagrać z dziewczynami. Organizujemy sporo koncertów, ale pierwszy raz na koncercie w czasie całej imprezy opiekun zespołu, czyli po amerykańsku menadżer, był tak bardzo, bardzo aktywny i chciałem się zapytać, czy nie dochodzi między wami do jakiegoś, no do konfliktów, tak? Bo nawet wiem, że menadżer po koncercie, w czasie koncertu robił sobie pewne notatki i tak dalej. Czyli nie tylko organizuje, ale ingeruje chyba w to, co robicie trochę. Jak to jest? Bo często wiem, że są konflikty, tak? Między muzykami w zespołach, a menadżerami. Może menadżera zostawimy sobie na później, może ktoś z zespołu. Ja osobiście uważam, że no konflikty są, były, są i będą, ale one de facto nie służą temu, że my się mamy między sobą rozpaść, rozejść, tylko one powodują, że potem ktoś wpadnie na jakiś fajny pomysł, jest on wcielany w życie w jakimś utworze, ktoś wymyśli jakiś patent, no ale czasami wcześniej musimy się między sobą o coś pogryźć, bo nam temu nie pasuje to, drugi by zrobił to inaczej i w końcu de facto wychodzi jakiś wspólny efekt. Może menadżer teraz. Może menadżer? No to się tego, co mówiliśmy. No, ja pomagam im tak naprawdę. Pracujemy ze sobą niedługo, bo dopiero 2 miesiące. I bardziej traktujemy naszą współpracę jako dobro wspólne zespołu. Ja jestem od tego, żeby zorganizować, żeby doradzić w momentach, kiedy mają jakieś kryzysy. Staram się nie wchodzić w warstwę artystyczną, aczkolwiek swoim doświadczeniem mogę podpowiedzieć różnego rodzaju patenty lub pomysły. Na szczęście wypracowaliśmy taki styl, że wszystkie decyzje zapadają kolegialnie. Możemy powiedzieć nawet, że demokratycznie, że każdy ma prawo się wypowiedzieć. Nie zawsze muszą akceptować zdanie członkowie zespołu, zdanie menadżera. No ale myślę, że po 2 miesiącach już mają jakieś przynajmniej minimalne zaufanie, że wiedzą, że to, co proponuję, może przynieść jakieś korzyści. No obecnie, tak jak Państwo widzieli, zagraliśmy koncert, rozpoczynamy trasę koncertową September IO Project Mini Tour, następnie 8 koncertów do końca października. No i myślę, że to zaprezentuje wydanie płyty w najbliższym czasie. Wszystko, skład zespołu, głównie chodzi mi o instrumentarium, jest waszym świadomym wyborem. Gram na gitarze i jak zobaczyłem 6-strunową gitarę basową, to sobie pomyślałem, prawdopodobnie w czasie koncertu ta gitara zagra podobnie jak gitara prowadząca. No i tak się stało i troszeczkę mi tej gitary w waszym składzie brakuje. No właśnie różne słuchy nas dochodzą. Właśnie niektórzy twierdzą, że nie ma gitary. Niektórzy twierdzą, że to jest źle, niektórzy twierdzą, że to jest nawet dobrze, bo jest oryginalniej. My uważamy, że właśnie to jest oryginalne. To jest taki nasz duży plus,
wyróżniający nas wśród innych zespołów. Koncepcja była taka, że partię gitary ma w niektórych kawałkach przyjmować wiolonczela i tak robimy. Nie mamy zamiaru nic zmieniać, skład jest taki, jaki jest, dobór instrumentów również, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Jak dużo macie materiału na ten moment, na tą chwilę? Wszystkie kawałki, które zaprezentowaliśmy dzisiaj, są autorskie. Mamy w tej chwili autorski materiał na koncert półtorej godziny, ale cały czas robimy nowe, cały czas się szykujemy do poszerzenia, do zebrania materiału na przyszłą płytę. Olena cały czas komponuje coś, bo to Olena właśnie jest taką głową muzyczną w zespole. Jednak, bo tak, pytałem tak. Przed koncertem i usłyszałem troszeczkę coś innego, tak? Wiem, że utwory często robi się na próbach, ale to jednak ty jesteś... Olena tworzy wszystkie utwory i przynosi je gotowe na próbę. Wtedy my wszyscy aranżujemy i powstają kawałki. Love is what we really need. Many times you feel when you're all falling down, we care for so many tears, but we all. Mogłaby zdradzić tajemnicę, jak się komponuje kawałki. Ja ją znam, nie wiem, czy moje są dobre, średnie, czy beznadziejne, ale wiem, o co chodzi. Jak ty to robisz? Czy masz jakiś sposób? Sposobu nie ma. Różnie jest. Czasami jest tak, że rodzi się pomysł gdzieś tam w głowie, albo na przykład budzę się i coś mi tam chodzi po głowie, wtedy siadam do pianina i zapisuję. Jest tak czasami, że najpierw powstaje tekst, potem właśnie melodia i do pianina, przy pianinie jakaś harmonia. A czasami jest po prostu tak, że podejmuję decyzję, że muszę coś napisać, siadam do pianina i siedzę, dopóki nie napiszę. Także bardzo różnie, bardzo. Czy jakieś dylematy związane z językiem angielskim, czyli ze śpiewaniem piosenek, no chyba głównie po angielsku, i uwzględniając tą dzisiejszą reakcję publiczności, kiedy były głosy z publiczności, które domagały się, prosiły was o to, żeby śpiewać po polsku, czy to zmieni coś w waszym podejściu? To znaczy po telefon koncercie, tak, po koncercie zostaliśmy poproszeni o zagranie polskiego kawałka i go zagraliśmy, natomiast gramy więcej po angielsku, dlatego że chcemy wyjść również poza Polskę, no i to jest niezbędne. Czy to jest możliwe? W dzisiejszych czasach to nie jest problem, myślę, język angielski. Wielu ludzi zna angielski, coraz więcej ludzi się go uczy, także... A wyjście za granicę? Myślę, że to nie jest problem dla nas. A kto pisze teksty? Ja piszę teksty. Są takie opinie wśród kompozytorów, autorów tekstów, że jest trudniej napisać po polsku tekst, który pasuje, fajnie pasuje do muzyki. Jak jest? Ja się z tym absolutnie zgadzam. Po angielsku, ponieważ ja też się uczę pisać i teksty, i muzykę, piosenki. Na początku pisałam tylko po angielsku, bo było mi łatwiej, zdecydowanie. Ale uczę się pisać po polsku, bo wiem, że właśnie spodziewam się, że ludzie też tego oczekują, więc na pewno jakieś akcenty polskie będą, ale tutaj demokratycznie też stwierdziliśmy, że mój głos po prostu dobrze brzmi w języku angielskim, więc też na to stawiamy. A poza tym jest to też strona, uśmiech w stronę zagranicy, być może jakoś tam kiedyś w przyszłości będziemy chcieli dalej pokazywać swoją twórczość i przygotowujemy się do tego, ale na pewno polskie akcenty będą. Czy byliście już gdzieś za granicą? Czy... Jeszcze nie, dopiero tutaj staramy się zaistnieć, ale trzeba myśleć o przyszłości. A jak oceniacie, to sztampowe pytanie, ale jak oceniacie rynek muzyczny w Polsce i to, co się w ogóle dzieje w muzyce rozrywkowej generalnie? Jest i tak, i tak. Jest na pewno dużo takich sztampowych rzeczy, tak jak pan powiedział,
ale są też ciekawe zespoły. Ja osobiście bardzo zwróciłam uwagę ostatnio na zespół Lemon. Są tam fajne akcenty instrumentalne, muzyczne. No, ale no, wygląda to tak, że faktycznie jest mnóstwo takich... Nie chcę tutaj oceniać nikogo, ale mało jest oryginalności, o może w ten sposób, na rynku muzycznym. Wszystko brzmi podobnie. Można tak powiedzieć. Moja muzyka, mój teatr, mój taniec, moja kultura, mój film, Miejski Dom Kultury, twoja przestrzeń dla życia z pasją. W połowie września uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele szkoły muzycznej wystawili operę Mozarta Gęś z Kairu. To właśnie fragment tego przedstawienia usłyszeli Państwo przed chwilą. Ja jednak byłem również w szkole muzycznej na próbie poprzedzającej sam występ. Dzisiaj jest próba, wy jesteście na miejscach dla publiczności. Co tutaj robicie? Przygotowujemy się do występu tak. I patrzymy ogólnie, co teraz grają i wchodzimy w pewnym momencie, pod koniec właściwie. Ale jesteście uczennicami szkoły muzycznej? Tak, występujemy tutaj jako chór, jako chórzyści. Jesteście uczennicami? Tak. Kiedy wchodzicie na scenę? My występujemy pod sam koniec opery i jako goście weselni na weselu głównej roli opery, czyli Don Pippa. Czy to wynika ze specjalizacji, że odgrywacie taką rolę? Właśnie będziecie w chórze, czy może z tego, że jesteście młodsze od osób, które widzę w tej chwili przed sceną, na scenie? Że jesteśmy w chórze, to tak... Wpływa na to wiele czynników, bo też właśnie, że jesteśmy młodsze i właśnie chodzimy na takie zajęcia chóru. No tak, mniej więcej. Dobrze. Powiem szczerze, dla mnie, pomimo tego, że słucham muzyki klasycznej, opera się wydaje taka troszeczkę przestarzała. Czy jak wy się na to zapatrujecie? Musimy się z tym nie zgodzić, bo jest tutaj zrobione bardzo w nowoczesnym stylu ta opera. Jest dużo bardzo zabawnych elementów i myślę, że każdemu może się spodobać. Czy jest jednak ten tak trochę starych, jakby starego elementu, ale też bardzo dużo nowoczesnych rzeczy. Tak jakby połączenie starożytności z nowoczesnością, takie tak. Dwa w jednym, można powiedzieć. A oprócz tego, że śpiewacie w szkole muzycznej, gracie na jakich instrumentach? Tak. Na jakich? Ja gram na skrzypcach, koleżanka. Fortepian i gitara. Który stopień? Pierwszy. Tutaj jest chór pierwszego stopnia, jako goście weselni. To na pewno nie będziecie miały tremy przed przedstawieniem. Nie. To jest cała przyjemność występować dla takiej licznej publiczności. Właśnie, która wcześniej też przybyła i aż miejsc nie było, także nie mogliśmy nawet przejść na scenę, jak wchodziliśmy.
O rozmowę na temat opery, muzyki, samego przedstawienia poprosiłem pedagogów szkoły muzycznej Iwonę Siwiec i Michała Gogolewskiego. Może zapytam na początek o samą operę. Co to w ogóle jest? W kilku słowach, żeby wytłumaczyć osobie, która się na tym po prostu nie zna. Opera jest to dzieło wokalno-instrumentalne, by tak taką teorią, że tak powiem, polecieć. Czyli składa się na to, to akcja, która się dzieje na scenie, do jakiegoś tekstu. Jest to akcja, która jest właściwie tylko i wyłącznie śpiewana, no, poza drobnymi wyjątkami, o tym pewnie będziemy mówić, i akompaniuje orkiestra. Są soliści, śpiewacy, jest chór, w wielu operach jest balet, czyli jest to taka najbogatsza forma instrumentalna z muzyki klasycznej. Taka, wszyscy zawsze na to mówimy, synteza sztuk. Przeważnie, jakby porównując z dzisiejszymi czasami, to czasem te treści opery bywają błahe, może takie jak telenowele czasem, ale a czasem do dobrych tekstów, więc opery się dzielą na akty, czyli na to wszystko, co jest na jakieś części, prawda? I te akty dzielą się na arie, duety, tercety, czyli arie to są numery solowe, które śpiewak wykonuje. Czasem są recytatywy przed nimi, czyli coś, co posuwa akcję do przodu, bo w recytatywie śpiewak opowiada, co go właśnie w tej chwili najbardziej gnębi, a potem aria jest tylko głównie podpisem wokalnym, żeby pokazać piękno głosu i piękno melodii. No i są duże chóry, jest wstawki baletowe, więc to wszystko jest taką najbogatszą, no faktycznie już się powtarzam, syntezą sztuki, jeżeli chodzi o muzykę wokalną klasyczną. Tak. Mhm. Ale czy w każdej operze, którą możemy nazwać klasyczną, występują te wszystkie elementy, czy to jest zróżnicowane? Nie, oczywiście, że nie, bo są opery stricte dramatyczne, takie werystyczne, czy pod koniec XIX-XX wieku, kiedy ograniczono liczbę takich, jak to kompozytorzy twierdzili, przeszkadzajek, czyli dużych chórów i scen baletowych, a skupiano się tylko na akcji, na jakimś kameralnym dramacie. I na przykład jest 4-5 solistów, właściwie nic więcej. A są oczywiście takie jak opery Verdiego, czy jeszcze wcześniejsi, z rozbudowaną wielką scenografią, z wielkim chórem, wielkimi stawkami, bo to akurat było na czasie, w modzie, że zwłaszcza w Paryżu, jeżeli komponowano, to przychodzono zobaczyć też stawkę baletową, jeżeli w ogóle nawet miała sensu i nie była związana z treścią opery. Są opery kameralne, są duże, są opery buffo, tak jak właśnie wystawiona tutaj Gęś z Kairu. Czyli opera buffo, czyli taka opera komiczna. Lekka, łatwa komedia. I tutaj są właśnie teksty mówione. Przepraszam, ale to nie jest operetka. Nie. To jest coś... Nie, dlatego, że operetka powstała później, a dużo, dużo później po Mozarcie. Więc to trzeba zróżnicować. Oczywiście jest to jakby prototyp operetki. Opera buffo, operetka, a z operetki wywodzi się musical. Czyli tak właściwie po tej linii można pójść. Natomiast jest to mimo wszystko opera, dlatego, że opery buffo nie zawsze były z dialogami mówionymi, a tutaj akurat mamy coś takiego, a tak to przeważnie są śpiewane, te recytatywy też są śpiewane, więc dopiero operetka jest taką formą, w którym akcja dzieje się w tekstach mówionych stricte i ma całą nadbudowę muzyczną. Mhm. Czy można powiedzieć, że opera powstała w jakimś określonym momencie? Tak, znaczy ona powstała pod koniec XVI i na początku XVII wieku jako takie zapotrzebowanie pewnej grupy kompozytorów, którzy chcieli wskrzesić dramat antyczny. I dlatego te pierwsze właśnie opery tyczyły się tematów zupełnie starożytnych, tematów z mitologii czy z dawnych dziejów. To tak. I to miało służyć na początku właśnie jako typowy dramat muzyczny, bez akcji komediowej. Mhm. Jak wiele osób jest zaangażowanych w przedsięwzięcie, nad którym pracujecie? No można powiedzieć, że właściwie cała szkoła i nawet ludzie spoza szkoły. Gro stanowią oczywiście uczniowie i soliści, tak, i orkiestra, i chór. Chór pierwszego stopnia, więc to jest chór dziecięcy, to szczególnie warte podkreślenia. Natomiast bardzo się cieszę, że od jakiegoś czasu w operach wystawionych przez Mławską Szkołę uczestniczą nauczyciele, którzy też bawią się wspólnie z uczniami, i to jest o tyle cenne, że pokazują uczniom, że nie ma, że trema
nie jest taka straszna, by się chciało. Więc to jest takie oswajanie się. Skoro nauczyciel może pokazać coś śmiesznego na scenie, to dlaczego nie uczeń, prawda? Mhm. Tak, myślę, że musimy zmienić jednak pomieszczenie. Właśnie teraz jesteśmy w starych pomieszczeniach szkoły muzycznej. Obok jest sala, na której kiedyś odbywały się koncerty. Sam nawet brałem w nich udział. No nie będę wspominał poziomu, jaki reprezentowałem. W każdym razie warunki się bardzo zmieniły, tak? Ta sala koncertowa. Bo chyba zrobienie takiego przedstawienia na tej sali, na tej starej sali koncertowej, czyli w holu budynku. Nie było możliwe. To jest zbyt duża ilość osób, także sala, no to wspaniała sprawa, wiadomo, duża scena i no tyle. Tu jak pan zauważy, mogę to powiedzieć nawet, że pierwszy rząd krzeseł został wystawiony, jak wystawialiśmy krakowiaków i górali z sali koncertowej, żeby zrobić coś na kształt orkiestrony dla orkiestry, bo orkiestra nie mieściła się najnormalniej w świecie, więc teraz przed sceną mamy taki substytut orkiestronu po prostu, a w holu absolutnie to by się nie dało, zwłaszcza, że tu jest taka akustyka w holu jak to w holu, prawda, taka akustyka dudniąca dosyć, tam nasza sala koncertowa ma bardzo dobrą akustykę, jeżeli chodzi o wykonanie. Że jestem pierwszą absolwentką tej szkoły i koncerty odbywały się na holu. Właśnie grałam tu swój dyplom. Pierwszą absolwentką szkoły muzycznej? Pierwszą absolwentką szkoły muzycznej, jeśli chodzi o drugi stopień oczywiście, tak? No i właśnie ty, Iwona, jesteś tym nauczycielem, o których pan wspomniał, jednym z nauczycieli, którzy biorą udział bezpośrednio w przedstawieniu, no nie tak, tylko w przygotowaniu. Tak, ja uczę gry na skrzypcach, ale śpiew to taka moja pasja, mogę powiedzieć. No tu skończyłam dodatkowo śpiew solowy i pomimo, że uczę gry na skrzypcach, także śpiewam i sprawia mi to wielką przyjemność i świetnie się bawię. No super jest sprawa, że mogę brać udział z uczniami w tym spektaklu. No i jest to ogromna satysfakcja. Jeszcze raz wrócę do statystyk, bo chciałbym je porównać z tymi, które z liczbami, jakie są potrzebne, jeśli chodzi o ilość muzyków, wokalistów w operze wystawianej na przykład w Teatrze Narodowym lub w La Scali. Tak. Więc jak wygląda to porównanie? No porównanie jest... No to jest szkoła. Zacznijmy od tego, że to jest szkoła muzyczna, że to spełnia właściwie taką funkcję dydaktyczną, chociaż też na dobrą sprawę załatwia nam, brzydko mówiąc, takie potrzeby trochę teatralne, jeżeli chodzi o klasykę, prawda? Więc oczywiście robimy to skromniejszymi siłami niż taki typowy teatr, czyli mamy takiego typowego zaplecza, całej maszynerii, scenografii, to wszystko jest robione własnymi siłami, własnym projektem, własnym jakimś takim wykonaniem wspólnym, zbiorowym. Więc, a ponadto ograniczają nas warunki sceny, która właściwie to nie jest scena, to jest sala, taka estrada koncertowa. Nasze zaplecze nie jest też takie duże, nie ma tak garderób i tego wszystkiego, co jest w teatrze, więc wszystko to bierzemy pod uwagę przy kolejnych realizacjach. Jest fortepian, który stoi, który musi być, są organy, więc to wszystko nam trochę utrudnia, ale dostosujemy się do tego wszystkiego, co jest, więc jest to dużo mniejszy rozmach niż w takim typowym teatrze zawodowym, dużo mniejszy. Mógłby pan powiedzieć, jak wyglądają te proporcje? Mniej więcej. No mamy... W teatrze zawodowym mamy potrójne, poczwórne obsady czasem solistów. Tu nam się zdarza czasem podwójna obsada, więc to jest jakby 1:2, tak? Jakby czasem. Chór jest w takim zawodowym teatrze 60-osobowy, czasem 100-osobowy, jeżeli mamy wielką scenę. Tu mamy 20-osobowy chór, więc to są takie naprawdę skromne. Nie wiem, orkiestra też jest niewielka. Więc to są takie, to, nie wiem jak to jak dokładnie wyliczyć te proporcje. Tak, dopytuję tak dlatego, że chciałbym, żeby ewentualni słuchacze programu radiowego zdawali sobie sprawę z tego, na czym polega taka inscenizacja w szkole muzycznej, prawda? Żeby nie popełnili błędu, może to wygląda inaczej gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. Widzę sporo osób, może nie sporo, ale kilka osób, które nie pracują w szkole muzycznej i tak współpracują z Państwem, tak? Tak, tak. Tak, no absolwenci naszej szkoły, tak? Tak. No i absolwenci. Zespół taneczny właśnie, który zwerbowała, że tak powiem, pani Ania Chocholska, która u nas pracuje.
nie wiem dokładnie, te dziewczyny są ze szkoły, liceum policyjne dokładnie. I one właśnie tańczą taki balecik mały jakby tworzą, tak, do tego naszego, do tej naszej opery. No również nie wiem, kto jeszcze, jakie osoby z zewnątrz. Michał, może ty podpowiedz. No w tamtym roku na przykład też pan Woźny nasz brał udział, też jakiś tam epizodik miał, prawda? Solista opery kameralnej z Warszawy. Tak, też. To zupełnie osoba spoza szkoły. Spoza szkoły, tak, tak, tak. No po prostu kto ma chęć, to zapraszamy. Jeśli ktoś jest potrzebny, to staramy się tutaj po prostu ściągać ludzi, ale chcemy zazwyczaj to robić w swoim zakresie, bo jednak jest to kłopotliwe, prawda? Orkiestry na przykład, żeby zwiększyć, no to jest problem, prawda, żeby potem próby dograć wspólnie, tak? Gdyby orkiestra miała przyjeżdżać z innego miasta, no to już jest, to jest niemożliwe wręcz. Także ten pan również solista, który przyjeżdżał, też musieliśmy się w jakiś tam sposób dopasowywać do tego pana, prawda? Także chcemy to jednak robić w swoim zakresie, żeby to były osoby z Mławy, głównie z Mławy. Ponieważ od czasu do czasu się widujemy, to strój, który masz dzisiaj na sobie, no nie jest w twoim stylu. Skąd wzięłaś tą kreację? No nie, no bo akurat wcielam się w postać księżniczki Czelidory. A może o tej postaci za chwilę powiem, a skąd suknia? Jest to sukienka uszyta przez babcię naszej byłej uczennicy i przeprawiona po prostu przez koleżankę Anię Chocholską, która się tu zajmuje choreografią. I w ten sposób właśnie te suknie tak zdobywamy. Również na tak zwanych ciucholandach. Też dużo rzeczy wyszukaliśmy dla mężczyzn, dla chłopców. Także takimi sposobami staramy się zdobywać te stroje. Może to pytanie powinienem zadać na początku. Kto jest kompozytorem tej opery? Wolfgang Amadeusz Mozart. Czyli jest to taki twórca opery klasycystycznej, taki bardzo znany kompozytor, bo nie tylko z oper, przecież prawda, tylko z muzyki instrumentalnej. Natomiast ciekawostką od razu powiem jest to, że ta opera właśnie nigdy nie została dokończona. To jest tylko jeden akt muzyki, on miał trzyaktowe libretto, czyli treść opiewająca na trzy akty. Ta treść się zachowała do naszych czasów, natomiast nikt do końca nie wie, dlaczego on porzucił komponowanie po pierwszym akcie. No, są tu różne teorie, taka bardziej, chyba najbardziej prawdopodobna jest taka, że dostał zlecenie na coś większego. No i zarzucił komponowanie. Zostało to na szczęście jest to o tyle dobre dla wystawienia w szkole muzycznej drugiego stopnia, że nie jest aż tak trudne wokalnie, więc nasi uczniowie sobie naprawdę z tym dobrze radzą i czy to właśnie śpiewacy, uczniowie czy orkiestra, to nie jest poza jakby takimi jakimiś strasznymi ich przygotowaniem i poza możliwościami, więc się cieszymy, że akurat taka opera, bo staramy się tutaj właściwie, jeśli popatrzę na historię wystawień operowych czy operetkowych w Mławie, to są takie tytuły, mimo że kompozytorzy są znani jak Mozart, Offenbach czy Szymanowski, to są raczej takie tytuły, które nie są w ogóle znane szerszej publiczności, ale właśnie o to chodzi, żeby trochę przybliżyć z jednej strony, a dwa, żeby przede wszystkim szukamy takiego materiału, który by udźwignęli nasi uczniowie, którzy w 90% stawią wykonawców, więc o to chodzi. A jak wygląda podejście uczniów szkoły muzycznej do wystawiania tego typu przedstawień? Bo przynajmniej dla mnie, ja się interesuję muzyką klasyczną, ale opery nie słucham prawie w ogóle. Może raz w życiu wysłuchałem całej opery, tak? Uwielbiam symfonię i tak dalej. Jaki jest ich stosunek do tej formy? Powiem szczerze, że zaskakujący, dlatego że raz, że jest wydział wokalny, stricte klasyczny, więc oni są, uczniowie wokalistyki są obeznani z tym gatunkiem, więc teraz jest tylko dołożenie ruchu, dołożenie akcji i tak dalej, więc oni są jakby w domu, jak ryby w wodzie. Natomiast są tutaj osoby, dobrane do małych rólek, nawet takich mówionych epizodów, spoza jest gitarzysta Karol Kuligowski, który gra jedną z ról, nadśpiewa, ale są inni, z pierwszego stopnia chłopcy, czy chór, który niekoniecznie musi siedzieć jakby w tym temacie. I proszę sobie wyobrazić, że potem jest, zwiększa nam się nabór na wydział. Oni w ogóle są zainteresowani bardzo, co będzie dalej grane, czy oni mogą w tym wystąpić. Na kultowym Facebooku umieszczają ogłoszenia, że jest tak gańska i żeby się nie bać tej opery. Do swoich rówieśników to jest dla nas ważne, że rówieśnikowi powie, że tą operę się da zjeść jakoś przez współczesną młodzież, więc tu nie ma czegoś takiego, że podchodzą jak do jeża. Czy to
Po co, a dlaczego? Tak, tym bardziej te opery, które wystawiamy, są bardzo zabawne, śmieszne i przyciągają widzów. No, wcześniej tą operę wystawialiśmy, więc było olbrzymie zainteresowanie do tego stopnia, że właśnie zabrakło biletów, stąd też powtórzenie tej opery, prawda? Dlatego nawet teraz zasłyszałam, że chór już na następną operę już nawet chcą brać udział w jakichś małych epizodach, chórzyści wręcz, więc uczniowie bardzo, bardzo chętnie. W jakim języku będzie śpiewana? To jest tak w języku polskim. Przetłumaczona, tak? Przetłumaczona, tak. Ale Mozart nie pisał chyba libretta. Nie, Mozart nie pisał. To napisał Giovanni Battista Varesco. W ogóle Mozart pisał do opery, do libret i po niemieckich i włoskich. Akurat to jest do włoskiego. No wiadomo, kiedyś to było powszechnie stosowane, że jak ja byłem młody, nastoletni, no to się chodziło do opery i wtedy wszystko szło w języku polskim. No bo to było, we wszystkich krajach się opery śpiewało w tym języku, w którym się... No teraz wróciła taka moda, że się gra w języku oryginału, natomiast uważam, że Mława nie jest takim miastem aż tak obeznanym jakby z tradycją klasyczną i nawet gdybyśmy mieli ten słynny teatralny czytnik nad sceną przetłumaczeniem w języku polskim, i nawet gdyby akcja nie wiadomo jakby obfitowała w jakie gagi, no to uważam, że tutaj powinno się jednak wystawiać w języku polskim. No i dokonaliśmy tłumaczenia z języka włoskiego. Jest to chyba pierwsze tłumaczenie w ogóle na język polski, bo ta opera była grana do tej pory tylko po włosku w Warszawskiej Operze Kameralnej. Dzięki rzeczywistości, której mamy nuty do orkiestrowej, wszystko. Natomiast tutaj dokonałem z kolegą Maciejem Baranowskim przekładu i takiego podłożenia pod nuty, żeby się w języku polskim zgadzało z prozodią, z akcentami, ze wszystkim, więc no, na szczęście chyba ten tekst jest trawny i dosyć miły w odbiorze. Nie myśl o tym, mój kochany, bo się znajdzie To, o czym pan wspomniał, że kiedyś śpiewano opery, nawet te zagraniczne, po polsku. Nie zdawałem sobie sprawy z tego. Czy opera dużo traci, można tak powiedzieć, jeśli wykonuje się ją w języku, w którym nie zostało napisane libretto? Dla przeciętnego słuchacza nie traci, natomiast dla samego muzyka o tyle, że czasem przesuwają się akcenty muzyczne, czasem się dopisuje nuty i czasem to, co słuchacz zna w języku oryginału, nagle zaczyna mu coś przeszkadzać, bo są właśnie gdzieś indziej akcent się pojawia, gdzie jest dłuższa fraza, żeby język polski, akurat bo język polski nie jest dosyć prostym językiem i nie jest łatwym do podpisania wokalnie, więc niestety nie mamy takiego szczęścia jak Włosi czy Rosjanie, prawda? Więc na dwoje babka wróża, bym powiedział. Dla widza, słuchacza, jeżeli oczywiście jest dobra dykcja, to zrozumie, że po polsku, natomiast dla muzyka od razu będzie coś raziło. Natomiast to była taka powszechna moda do końca 80. lat XX wieku. Potem od 90. zaczęła wchodzić już oryginalna wersja językowa. A czy z operą nie jest tak, że jest ustalony jakiś kanon lub są uznane przedstawienia, jeśli można tak powiedzieć, dzieła, które wykonuje się tak naprawdę na okrągło. Czy coś nowego powstaje w operze? Tak, kanon jest, bo właściwie najwięcej ludzi przyciąga Traviata, Carmen, Aida, bo to właśnie takie monumentalne dzieła, gdzie z wielką ilością i przepychem, no zależy jak się robi, czy się robi współcześnie, czy się robi klasycznie. Oczywiście powstają opery kompozytorów współczesnych, natomiast one są w porównaniu z tymi dla szerszej publiczności niezbyt do końca zrozumiałe, one nie są aż tak melodyjne, to jest tak, muzyka współczesna, klasyczna się jednak rządzi innymi prawami, to jest czasem atonalne albo w większości atonalne, czyli nie ma tego komfortu, żeby tak powiedzieć prostym językiem, że słuchacz wyjdzie z opery i sobie zanuci którąś melodię, bo po prostu nawet jej nie zapamięta. A takie rzeczy, które weszły do kanonu, to tak, oczywiście, że to jest po prostu kanon żelazny, ale jeżeli słuchacz pójdzie czy widz na Traviatę Verdiego, to wie, że aha, no to jest Traviata, czyli Verdi musiał pisać dobrą rzecz, no to zaczyna szukać dalej. W ten sposób mu się jakby krąg poszerza od Verdi, Bellini, Donizetti, bo to mniej więcej ten sam czas, co Verdi ich rozwinął, czy potem, ale chodzi o to, że są opery żelazno-kanonowe, i Mozart do nich oczywiście też należy, jako czy Wesele Figara, czy Don Giovanni, to są takie podstawowe
Więc są, są. My do Mozarta sięgamy właśnie, no bo też tak mówi, że od Mozarta, no, na Mozarcie można się nauczyć estetyki dźwięku i tp. i td. Chociaż Mozart jest trudnym kompozytorem wokalnym, bo on pisał raczej instrumentalnie, czyli właściwie jakby tak słuchać i obserwować partyturę i słuchać, to właściwie słychać w tych partiach wokalnych obój, klarnet, właściwie jest wysoko pisany na dosyć mały wolumen, więc ciężko, dużemu głosowi na przykład ciężko bardzo śpiewać Mozarta. Kolejne pytanie, od którego nie mogę uciec, dlatego że sam się interesuję muzyką klasyczną. Jakie zdaniem Państwa są sposoby na to, żeby muzykę klasyczną, tak zwaną poważną, przybliżyć ludziom, którzy od niej uciekają? Nie wsłuchując się nawet, nie próbując, mówią, że to nie jest dla nich, to jest za trudne. Tak nie jest chyba, ta muzyka nie jest trudna, wręcz często tak bardzo wpada w ucho. Co można zrobić? No, z własnego podwórka powiem, że ponieważ faktycznie mława, na przykład jeżeli chodzi o mławę tutaj, zacznijmy od tego, no to nie było aż tak dużej tradycji klasycznej, operowej. Wydział wokalny został założony dosyć późno, bo tam pewnie w 90-tych latach. No i jakoś powoli rozwija, gdzieś to ziarno zostało zasiane, jakiś plon się zbiera. I to był bardzo dobry pomysł wystawiania oper. Nie tylko robienia suchych koncertów przy fortepianie, kiedy przyjdą ludzie i właściwie poklaszą, bo to będą rodzice, dziadkowie, jak na zwykły popis szkolny, ale właśnie pomysł pana Tadeusza Cieślaka, drugiego nauczyciela śpiewu, który rozwinął tą całą działalność naszą sceniczną, więc chwała mu za to. I to jest właśnie to strzał w dziesiątkę. Teraz to jest ósma, w tym roku będzie dziewiąta już, w cudzysłowie mówiąc, produkcja. I dwa, okazuje się, że nie trzeba opery robić jakoś specjalnie nowocześnie, nie wiadomo jakim środkiem wyrazu i szokować, bo ludzie mają właściwie takie współczesności na co dzień. No, po prostu ludzie uciekają od szarości, tak, tu przychodzą i widzą właśnie kolorowe stroje, widzą jakąś bajkę, która się dzieje i się okazuje, że przez godzinę, bo to jest dobry czas, godzina do półtorej, żeby zachęcić, bo to taka percepcja dobrana dla osoby takiego laika, który i się okazuje, że pobawi się, pośmieje i później sobie pomyśli, no to nie było takie złe wcale, na przykład, że bawiłem się, docierało to do mnie, jest to odskocznia od tego, jak my to nazywamy, nie mamy to do garnka włożyć, a tu sobie tak usiadłem przez godzinę i posłuchałem, pośmiałem się i było to całkiem dobrze podane, więc to nas bardzo cieszy, bo to jest taki zaczyn jakiś po prostu, że to gdzieś za jakiś czas na pewno chwyci. Tak powiem z tego, co tu słyszę w mławie, że to się zrobiło taki, może za dużo powiedziane, ale taki snobizm trochę, takiego zdania użyję. Byłeś, czy byłaś wczoraj na operze w szkole muzycznej? Nie, to żałuj. Już i takie powoli coś zaczyna dochodzić. Nawet dla ludzi, którzy się nie interesują, ale przyjdą, no bo wiedzą, że coś takiego jest, no to może wypada się pokazać, może to tak śmiesznie zabrzmi, ale to też jest jakieś, aha, coś się dzieje w szkole muzycznej, to nie jest zwykły koncert, to po prostu spektakl. I tak staramy się robić właśnie z takim dużym, z dużym jak na szkołę rozmachem, żeby był właśnie i chór, i orkiestra, żeby to nie było suche, żeby to było przyciąga uwagę jakimś kolorem, jakimś akcją, ruchem. Więc ja myślę, że to przyciąga. Mhm. Tutaj u Państwa przedstawienie będzie trwało, mogę używać słowa przedstawienie, oczywiście będzie trwało godzinę, tak, a w tej dużej, w Teatrze Narodowym, kiedy są profesjonalne przedstawienia. Ile trwa taka opera? No taka opera też powiem, że będzie trwała godzinę, no bo tak, to mówiliśmy, tak, że to jest jeden akt. Natomiast jeżeli bierzemy twórczość Wagnera, to jest czasem 5 godzin. Także proszę być przygotowanym. Są trzyaktowe, czteroaktowe, są przerwy dłuższe, krótsze, więc czasem jest to 3 godziny. Tak trzeba liczyć, od 2 do 3 godzin w teatrze operowym, takim profesjonalnym, się przebywa na spektaklu. Jak długo trwają przygotowania do wystawienia? No praktycznie cały rok. Zaczynamy już od września, zaczynają się próby. Od momentu, kiedy już mamy materiały, kiedy już można cokolwiek zaczynać, prawda? Od strony muzycznej najpierw ćwiczą soliści, orkiestra dostaje trochę później nutki, no ale też już tam się spotykają, bo mają swoje próby. Także cały rok. A takie najbardziej intensywne próby to są właśnie już kwiecień, maj,
bo w czerwcu zazwyczaj wystawiamy, więc ten kwiecień, maj jest takim najbardziej gorącym okresem, kiedy właśnie robimy właśnie te próby. Czy są jakieś plany przygotowania kolejnej opery? Tak, to jest Geisha, to może Michał dokładnie powie. Chcemy wystawić Geishę, tak? Ale też może Michał jako reżyser się wypowie na ten temat. Tak, teraz to gonią na scenę. Tak, w tym roku w planach jest operetka Geisha. Jest to angielski utwór Sydneya Jonesa z 1896 roku i tak paradoksalnie, mimo że taka data się wydaje właśnie operetkowa, to brzmi trochę jak muzyka z dużą dawką orientu. Sam temat mnie zafrapował, akcja jest też śmieszna, jest dużo zwrotów w sytuacji, pewnie będziemy w miarę czasu do tego wracać, natomiast jest też w zasięgu możliwości i tym razem muszę powiedzieć, że tutaj jest tłumaczenie moje z angielskiego, można to wyciąć. No, więc trochę jest to operetka dwuaktowa, którą skrócę, bo tam jest dosyć dużo takiego kontekstu politycznego, społecznego, który trzeba wyciąć, a zostawić główną akcję. A jest bardzo ładna muzyka, jest prosta, dużo prostsza niż Mozart, to też jest zachęcające dla orkiestry czy dla naszych solistów. I dużo humoru, więc a takiego tematu jeszcze w Mławie nie było, więc to też jest wyzwanie i dla mnie, i dla pani Ani Chocholskiej, która będzie robić ruch sceniczny, więc już jeździmy, podpatrujemy, tak, kostiumy, więc już trwa. Właśnie się wydaje, że jak to już we wrześniu, no właśnie niestety, myśmy już w sumie w czerwcu, w lipcu, jak już zapadła klamka, no to już zaczęliśmy wertować internet w poszukiwaniu wszystkiego, co by nas natchnęło, że tak powiem. Więc to jest taka praca, wychodzi się z jednej opery czy operetki i się wkracza w drugą. Wiem, że wszyscy czekają już na Państwa. Już za chwilę wchodzę na scenę, także... Dziękuję za rozmowę. My też dziękujemy bardzo. Zapraszamy.